Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Kangurek Kao. W poprzednim odcinku oczywiście znaleźliśmy magiczny klucz tego gadżeta i pojechaliśmy z nim właśnie tutaj na tą, już nie wiem jak to się nazywa, dokładnie, na głodną dżunglę. Oczywiście w dalszym poszukiwaniu siostry i taty, więc zobaczymy jak to pójdzie tutaj. Możemy już w sumie zaczynać zwiedzać tą głodną dżunglę. Mamy już przed sobą pewnie pierwszą scenkę jakąś. Czegoś podobnego. Głodna dżungla ostatnim razem tak nie wyglądała. Patrz na ten kryształ. Chyba w jakiś sposób zasila to drzewo. Tak. I czuć potężną energię. Jej zapach. Jest skoncentrowana tam. Potężna i niebezpieczna. Ten sam zapach dochodzi z owoców. Weź głęboki oddech, trenerze, bo to jest też zapach ekscytującej przygody. Chodźmy poszukać słynnego Jayabai. Hej, ale masz eleganckie rękawice? Musisz być poważnym wojownikiem. I szukasz mistrza, tak? Jayabai? Spokojnie, nie podsłuchiwałem, po prostu przechodziłem obok. Jasne, na pewno. Więc wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Już znalazłeś. Mam go, o! Tu! Nie! Nie tutaj! Ci, głupi króliczku! Mam go o tu! To który ci się podoba? Kieszonkowy Jaya z ruchomymi rękami? Wściekły Jaya? Mini Jaya? O, ten jest słodki! Spójrz na tę uroczą buźkę! Interesuje nas taki prawie 3-metrowy! Żyje i oddycha! Kojarzysz? O, obawiam się, że ten nie jest na sprzedaż! Wiesz, gdzie jest? Szukałbym na placu treningowym, ale już go nie ma. Oczywiście, że nie. Teraz liczy się tylko Jaya Bomba. Nie potrzebują już treningu, po prostu piją soczek i on im daje siłę. To brzmi niepokojąco. Co kto lubi. Słuchaj, naprawdę nie wiem, jak się dostać do szefa. Jest teraz tak zajęty, że ciężko go złapać. Liczy się tylko Jaya Bomba, mówisz? Produkują też sok? Tak, tak, mają całą fabrykę w Dolinie Durianów. Zaraz, a czemu pytasz? Mam pomysł. Jayabaya nie chce, żeby go znaleźć? Niech on znajdzie nas. Kao, zatrzymaj produkcję napoju. Trzeba to zrobić. Nie tylko przez głupią nazwę. Ale nie możecie. Szef się wścieknie. Dobrze. Okej, trenerze, jak sobie życzysz. Chodźmy. Czas na demolkę. Może jeszcze to przemyślicie? Warto się z tym przespać? Nie? Znaczy będziemy musieli rozwalić tą fabrykę tego soku. To nas wychodzi po prostu. Tu mamy jakieś przejście, mamy zwój. Mamy diament, tutaj mamy... A co, coś pewnie o nas chyba mówią, bo nazywają nas królikiem, tak nazwał nas tamten gość. Kolejny zwój. Dużo tych zwojów tutaj widzę jak na razie. Drugi. To już mamy tak szybko zebrane. Właśnie tak ten poziom wygląda, by właśnie nie miał być długi pewnie, tylko jedną rzeczą jaką mamy zrobić, no to właśnie tą fabrykę tego soku zniszczyć. Dobra, tu się przeszliśmy jakoś. Nie można pójść? Można. Byliśmy tutaj, więc bierzmy te dukaty. Tu jest most do przejścia, tam coś też jest. Co wygląda ciekawie i bym szczerze wołał właśnie. Tam też jeszcze coś mamy, mamy strasznie dużo tych wejść, więc może pójdźmy jednak najpierw tutaj, tu gdzie jest najbliżej. Jak jeszcze tutaj wyjdziemy sobie oczywiście. Tu mamy diament nawet, który się chowa. Drugi diament, diamentów tu jest dość dużo na tej wyspie. Tam jest jakaś runa. Ile mamy tu run do zebrania? 3. Strasznie tutaj dużo właśnie jest. Wejść, co mnie mega dziwi,
są praktycznie wszędzie, a tu jest sprzedawca, tak? To wygląda po prostu, aby to była jakaś kolejna, tak, wyspa, ta Hopalo, aby taka jakaś naprawdę właśnie taka główna wioska, na której można w wiele miejsc chodzić. I no nie mam pojęcia szczerze, gdzie możemy pójść najpierw. Tu mamy jakąś... Wieczna studnia? Nie, to jest wieczna studnia, no dobra. Czyli... Czy te wejście też bo jakby do tych samych miejsc prowadzą? Nie wiem, chyba nie miałoby to jakby zbytnio sensu. Dobra, wejdźmy do pierwszego lepszego wejścia. Co tutaj mamy? Dżunglowy tron. Runy potrzebne 20-23. Czyli tu też jakby... nie możemy do... każdego miejsca takiego sobie możemy wymarzyć, może tak powiedzieć, wejść, tylko możemy do... Do wybranych wejść. Tam chyba widziałem diamenta? Nie, to jest ten... To jest ten niebieski... Niebieski ten... Dukat, który naprawdę nie wiem, co on robi. Czy on się różni od innych? Pojawił się kolejny. I kolejny. Tu już moglibyśmy... A coś tam widziałem. Właśnie, jest sobie coś. Skarb też jakiś tutaj jest i dużo dukatów. Diament. Dużo dukatów i tak jeszcze więcej dukatów. 2500 prawie mamy tych dukatów już zebranych. Możemy stąd wychodzić. No i pójdziemy sobie... Nie, tu weszliśmy, to tu pójdziemy sobie do kolejne sprawdziwe miejsce. Czy to może być... Miejsce, gdzie możemy obecnie wejść, czy też? Zobaczymy. Tu też nie możemy, Małpy Park. To jest aby właśnie kolejna... Ta by właśnie, no pewnie to oznacza, że tutaj na dłużej zostaniemy. Czyli tu nie mogliśmy. Tam było jakieś wejście, jeśli się nie mylę. No właśnie tutaj gdzieś było chyba jakieś wejście, tak. Na to, na dole nie szedłem chyba. Sobie spróbujemy tam w górę, ale tutaj właśnie nie próbowałem chyba. Tu też nie możemy wejść. Gdzie my możemy wejść? Jakieś chyba jeszcze miejsca są, gdzie nie próbowałem wchodzić. Tu jest wieczna studnia, tam wchodziłem. Tu jest jakieś miejsce, żeby wejść. Tylko, że to jest jakiś śmigło, więc wątpię, żeby tu też się dało wejść. A nie, tu się da, Dolina Durianów. No to dobra, wchodzimy do tej Doliny Durianów. Mamy tu do zdobycia 4 runy. No dobra, wchodzimy do Doliny Durianów. No to się naprawdę wydaje właśnie jakby... To była taka kolejna duża wyspa, jakby duże miejsce, skąd mamy też do przejścia różne poziomy. Czyli możliwe, że tam... No bo chyba właśnie tam przeszedłem wszystkie poziomy w tej wyspie Hopalo. Znaczy te wszystkie wejścia, po prostu wchodziłem tam, gdzie miałem wejść, tam mi się wydaje. Sporo dukatów tutaj jest i diament. Boję się spróbować, ale dobra. Dobra, nie, jednak dało się. Co to jest? Możemy to zbierać? Jeszcze tu dwa dukaty jakieś mamy po tej stronie i po tej stronie. Mamy z powrotem tutaj ogień, który kiedyś używaliśmy. Pewnie jakby do wody bym spadł, to by pewnie uszatkowanie, no to też jest rzecz, która rzeczywiście już też znana z bardzo dawna. Z pierwszych, tylko jak się z tego odczepić. Kółkiem, dobra. Tam jest jakiś właśnie
specjalne wejście, tylko to wygląda już jak na wodę, która utapia. I chyba tak jest, więc nie będę próbował. Tragarz durianów. Aha, duriany to już wiem, co to jest. Tu tak odskoczyliśmy nagle. Dobra. A tutaj widzę właśnie, jest jakiś diament, więc sięgniemy po ten diament. Za niedługo będziemy mieć 50, czy się coś wydarzy, będzie może 50 diamentów. Tu możemy przejść, ale jednak jeszcze wolałbym pójść tu. Choć tu jednak się wydaje, aby to było główne przejście, więc może jednak wróćmy się tam na chwilę. Bo tam jednak właśnie wydaje się, aby to było poboczne jakieś miejsce. Więc przejdźmy sobie właśnie tutaj. Tutaj mamy te skaczące, nie wiem, znaczy jak to, nie wiem, to piranie, jakieś bomba tak chyba, czy nie? Tak się wydawało przez chwilę. Mamy zwój. Jeden tylko mamy tutaj do zebrania. Dużo diamentów jest tutaj do zebrania. Tylko tyle tutaj było do zrobienia. Jeszcze tutaj jest właśnie przejście. Kolejny diament. Myślę, że po prostu przejdę tu jak najszybciej się da i dobra. To był dobry pomysł. To nie jest takie proste w sumie, to są te kolce. I nie mam praktycznie w ogóle życia. Jeszcze bombę, tego jeszcze nie trzeba, bo na koniec. Będzie trzeba poszukać gdzieś właśnie życia. K mamy. Zawsze to dobrze świadczy, jak mam literę właśnie tą, którą powinienem mieć właśnie, a nie, ja bym, że miał tutaj A, to już bym od razu się zastanawiał, że musiałem gdzieś coś pominąć, tak to bardzo dobrze. I wracamy sobie tutaj z powrotem, dobra. Też uszatkowania przytrzymaj trójkąt, by wyciągnąć szyję. No dobra. Aha, coś takiego. I że w sensie... Dobra, no spoko. A szyję ma naprawdę rozciągliwą, muszę mu przyznać. Bardzo naprawdę rozciągliwa. Dobra, wszystko zebrane. Choć właśnie gdzieś bym teraz nie pożałował, jakbym zobaczył gdzieś teraz serce jakieś. O, tutaj będzie na pewno. Zawsze na dzwonku jest. O, dawno, dawno tak się nie cieszyłem, że widziałem właśnie serce do zdobycia. Dobra, idziemy chyba dalej. Tutaj może, nie, nie będziemy tutaj chyba skakać, tu pewnie... Tak, będziemy mogli w jakiś sposób dojść, więc... Na razie idźmy dalej. Tak, mamy iść. A tutaj mamy nie takie proste to. Nie takie to proste, bo jak mi się wydawało. Musieliśmy troszkę lepiej się ustawić pod to. I mamy już bombę oczywiście. A ta bomba jest dość właśnie nie taka szybka. I teraz czy my po tym zjedziemy jakoś? Właśnie, zjechaliśmy, fajnie. Ale mi się przypomniało, jak właśnie był poziom w rundzie drugiej, jak się na... jak się skateboardem jeździło. Kolejny rywal, Bongo. I to dużo tych Bongo jest tutaj. A nie mamy dużo życia. Ale dobra, udało się tu ich... Tylko szkoda,
że oni właśnie tu musimy jak najszybciej zdobyć serce. Dobra, jest. Jest serce. Dobra, więc w sumie tu jest dobry właśnie pomysł, tylko jeszcze obrywać to, bo tu właśnie można te ogniste, aby uderzać. Właśnie, to możemy trafić. Ale chyba to, nie wiem, troszkę zrobiło. Tu mamy jeszcze, to bardziej zrobi, bo to powinno na nich spaść, tam na niektórych właśnie. I to było lepsze zdecydowanie. A tego właśnie możemy. To w sumie nigdy się nam nie kończy, a myślę, że to jest dobre. Jak sobie ich szybko trafimy. Po trzy razy chyba. Tak, trzeci. Mógłbym ich tak ładować, ale wolę tam pójść, bo mamy już troszkę tego zdrowia. I wszystko mam pozbierane, możemy teraz iść dalej. Tutaj kolejną rzecz pewnie się dowiemy. Wieczna arena. Zniszcz kryształ, aby odblokować dodatkowe wyzwanie walki. Aha, dobra. Dziwne, że tu nie było nigdzie bomby. Dobra, to w sumie odblokujemy to zaraz, tylko jeszcze, dobra. Aha, i tu mamy jakieś rywali jeszcze. A dobra, myślałem, że to będzie coś szczerze cięższego. Ale to dość łatwo sobie z nimi poradziliśmy. A jeszcze tutaj mamy jedna, dobra. Aha, oni jeszcze będą się pojawiać, no i to jest dość już większy rywal, ale go pokonaliśmy. Dobra, i dostajemy za to dodatkowe jedno takie życie, co całe, co jak skończyłam się wszystkie serduszka. Dobra, więc w sumie spoko to było. Możemy iść dalej. Nie, zawsze mylę, że najpierw trzeba skoczyć. Najpierw trzeba skoczyć i potem zrobić kółko. Zawsze patrzysz czasem, tutaj nic. Z boku żadnego diamentu ani nic nie ma. Tam pójdźmy najpierw, myślę. Nie wiem, po co szczerze tutaj poszedłem. Będę nie wydaje się, aby to coś było. Tylko ten jedyny co to ten ogień. Więc wracamy sobie szybko. Myślałem, że za szybko skoczyłem, ale jednak nie. Mamy runę. Dużej chyba nie zdobyliśmy tutaj. To jest pierwsza z czterech. Mam takie małe odczucie, że mogło to być... Może powinniśmy może mieć więcej, ale no nie wiem. Tutaj możemy coś rozwalić, ale możemy też tą trampoliną, ba. Przelecieć tam naprawdę. A nie, tu możemy jeszcze gdzieś pójść. Tutaj mogliśmy gdzieś pójść. Tam jeszcze była dobra opcja, tam był diament. Dobra, zaryzykuję.
i udało się jakoś. Dobrze, że on z wysokości nie spada, bo to powinno być. Powinien jakoś tutaj na pewno już po tym spadnięciu jakoś umrzeć, ale nie udało się, więc bardzo dobrze. Dobra, my musimy wracać i musimy iść po to. I tutaj mamy coś do zdobycia. Wieczna studnia 4. Gdzie była wieczna studnia 3? Pewnie w innym może jakimś poziomie. Tutaj mamy dużo właśnie tych poziomów. Oby to nie było zbyt trudne i żeby to było coś warte przynajmniej, a nie dodatkowych dukatów, które tam naprawdę nie będą się tak skupiał, żeby wszystko dokładnie zbierać. Mam tutaj diament, więc no to już jest warte czegoś. No i to jest dość, powiem szczerze, nawet chyba pójdę po prostu na przepadłe i nie wiem, no dobra, udało się, jakoś się udało. I ciekawe jak to zrobić. Dobra, no i wszystko zrobione. Czyli taki króciutki poziom. Dwa diamenty, które mieliśmy zebrać, zebrałem, więc wszystko zrobione. Wracamy do tej doliny. I tam mamy chyba możliwe, że dodatkowe te dukaty. Dobra, więc troszkę może się troszkę opłacało tutaj wejść. Dobra, i teraz możemy sobie wrócić. Tutaj możemy w sumie wziąć, widzę łuk. Nie wiem, na co nam tu jest potrzebny. Aha, na to. Dobra, ci załatwieni rywale, znaczy przynajmniej musimy im po prostu tutaj jeszcze zaatakować im. Ten jeszcze żyje? Dobra. Mam nadzieję, że nic tam nie zgubiłem, bo szybko tutaj dość wyszedłem. Chyba to spróbuję. No i było warto, bo nawet to jest to zawsze coś. Tutaj gdzie sobie pójdziemy. A dobra, wracamy tutaj. Czyli ten sok na pewno nie jest za dobry. To możemy wywnioskować pewnie. Czy, bo chyba dam radę pojechać tym do samej skrzynki, czy nie? Nie wiem. Może, nie wiem, czy jest warto próbować tam. Może sobie odpuścimy. Dobra, ciebie trzeba zaatakować. Piąty diament na 13, naprawdę na pewno gdzieś musieliśmy pominąć, bo niemożliwe, żebym te wszystkie diamenty znalazł z tych 13 aż. Dobra, oni sobie mogą tam rzucać. Mnie to niezbyt obchodzi, nie potrzebuję ich wszystkich atakować. Choć tu by się przydało.
tutaj coś jest? Jest coś tutaj. I kolejne wejście gdzieś. Już jest piąta, czyli no gdzieś, może na gdzieś wieczną studnię jedną nie zobaczyłem. Na te wieczne studnie to nie są jakieś rzeczy bardzo potrzebne. To sobie od razu zagarniemy. Aha, dobra. Takie coś. Aj, odbiłem się i spadłem od razu. I te diamenty się niestety nie zapisują. A szkoda. Dobra, tutaj. No nie, nie no, to naprawdę rzeczy już mnie widzę, że będą denerwować. Poczekamy, te kolce się wystawią. No szybkie te kolce są właśnie, niestety. No nie no, wszystkie z życia poszły. Teraz myślę, że już to przejdziemy. A te diamenty... To nie wiem szczerze, czy nie muszę chyba tego robić, bo to nie jest jednak tak bardzo potrzebne. Tu się liczę, że taki diament, wolę taki. Te wieczne studnie naprawdę nam nic niezbytnio nie dadzą. Jeśli będą potrzebne, to najwyżej się do nich wrócimy, bo one zawsze są możliwe na tej wyspie głównej. Aha, dobra, coś takiego musimy robić. Nie da się tu wyskoczyć? No właśnie, miałem mówić. Mamy runę. Dobra, tutaj nigdzie nic nie mamy, nie mamy pewnie, więc wychodzimy. Oj, to chyba nie jest, nie wiem czy to jest dobry znak, czy nie, to jest chyba dobry znak, to co zrobiliśmy, czy nie. A nie wiem nawet w sumie. A, tu mamy jakieś... Dobra, może to tam wpadniemy. Można tutaj widocznie. I chyba trzeba. Nie wiem na czym szczerze on surfuje. Jest, udało się, ledwo co się udało właśnie tego diamenta zdobyć. I mamy kolejną runę. Powiem jednak tak troszkę. Myślę, że może jednak dobrze idzie, bo jednak właśnie tam już mamy 10 diament. Więc może jednak nic nie zgubiliśmy, tylko bardziej jestem ciekawy, gdzie są te litery, bo nie ma nigdzie litery żadnej A, ani nic właśnie. Tego kropa, który nie musiałem atakować. Dobra, więc idziemy dalej. Tam się możemy chyba jakoś dostać. Możemy. Możemy coś odmrozić. I co to daje? Będzie to pompowało ten sok, czy co? Nie wiem, w sumie. A ja bym tam tutaj wrócił, bo chyba... Nie, da się tam. Jakoś się tam na pewno da wejść. Dobra, więc idziemy dalej. Nie mamy tego ognia. No dobra, może bez ognia się uda zrobić to, co mamy tam zrobić. A tu mamy coś też bardzo przydatnego, zwłaszcza po tej wiecznej studni jednej, gdzie właśnie to straciliśmy.
przelecimy i możemy tamto właśnie zdjąć na przykład. I możemy, nie to, nie chciałem bardziej tamto. Dobra, możemy iść już na walkę. Tutaj możemy gdzieś pójść. Myślę, że nie pożałuję, jak tutaj pójdę. Ponieważ właśnie wydaje mi się, że to nie jest tak nic. A nie, jednak nie pożałuję na pewno, bo wydaje mi się, że to właśnie, choć ja nie mam, a czym dostanę? Nie dostanę pewnie. Właśnie tutaj potrzebna jest. Potrzebna jest właśnie, a może ta bomba coś zrobi? Nie zrobi. Nie mam ognia właśnie, który by się bardzo tutaj przydał. Więc naprawdę nic z tego, że tutaj jesteśmy. Tu mamy ogień do zdobycia. Więc tu sam możemy pójść. Tu może coś być, czy nie będzie za tym? Tu nie będzie nic. Nie będzie, nie będzie chyba. Diament też jest, no to naprawdę jednak dobrze zbieramy mi się tutaj. Tylko to dziwi mnie, że jeszcze ani gdzie nie było. Mam ten ogień, więc właśnie sobie tam wrócimy. Aj, naprawdę. Na ostatnim tak źle skoczyłem. Za szybko to próbuję zrobić, bo próbuję właśnie. Ale nie wiem, chyba i tak się tutaj nie uda z tego całego skończyć w dzisiejszym odcinku. Więc może nie muszę aż tak się śpieszyć. A tu jeszcze, przecież tu jest jeszcze jedno, zapomniałem o tym kompletnie. I w sumie to by się jeszcze przydało raz tu na to wejść. To gdzieś tutaj przyjedzie. Tylko damy radę. O, oczywiście się źle odbiłem. Bo to jest, mi się wydaje, jedyny sposób, jak mogę się dostać tam na samą górę. Bo jednak nie tylko tam trzeba dostać, a tam trzeba jeszcze skoczyć na tą samą górę lodową. No nie, no nie mogę. No, a dobra, wystarczy naprawdę coś takiego zrobić? Dobra, to chyba działa, nie musimy tam nic tu więcej robić. Możemy teraz... Możemy tam po tego diamenta między innymi pójść. Tutaj mamy 11 chyba właśnie. Dobra, schodzimy. Tu wydaje się, że mamy 11, tam widzę 12. Więc prawie wszystkie mam diamenty zebrane, więc chyba to tak wygląda, bym jednak może to A pominął gdzieś. Mamy kolejny diament. Mamy jedną część tego życia. Poziomy właśnie czasami są tak duże, troszkę są tak, że czasami tak rozbudowane, że czasami właśnie nie wiesz, czy coś pominąłeś, gdzie nie są, mi się wydaje, często za dobrze zrobione. Nie mam pojęcia, że wszystko zrobiłem tutaj dobrze. Ale tu moglibyśmy jakoś wejść, tylko... No właśnie, znowu nie mam ognia. Znowu musimy gdzieś szukać... gdzieś właśnie tego ognia, żebyśmy mogli tu cokolwiek zrobić. Przejdę się teraz na to tutaj. I tam mi się wydaje, że chyba właśnie tam gdzieś jest diament.
A więc to po prostu nie, może te diamenty po prostu są, jest po prostu ich więcej niż nawet trzeba, chyba o to chodzi. Tak mi się właśnie wydaje, że mamy jeden potrzebujemy diament, a dwa widzę, że są. Bardziej bym oczywiście wolał zobaczyć od diament, a nie, to jest to niebieskie. Czy jednak nie, mamy, będziemy mieć wszystko dobrze. Czy tu może być A? Tu jest O, no i to właśnie jest problem. A czy to naprawdę jest aż tak potrzebne? Mi się wydaje, że szczerze, właśnie, bo na razie nic z tego jeszcze nie mamy, więc to jest po prostu, żeby mieć, aby poziom co zrobiłem, więc chyba nie będę się aż tak przyjmował, że na przykład gdzieś zgubiłem literkę jedną. Bo to jednak, ja po prostu chcę przejść kangur kakao, nie potrzebuję go przejść na 100%, można tak powiedzieć. Teraz możemy sobie wrócić i myślę, że teraz już damy radę. Teraz już tam damy radę, myślę. Właśnie, rozwalić to. Dobra, wszystko zrobione. Widzę, mamy już dość dużego rywala. Ten gość naprawdę właśnie wydaje się dość spory. W sumie myślę, że możemy się zmierzyć z nim od razu, tak o. No czemu nie? Dość proste, bo właśnie mogliśmy go skończyć, tak właśnie było. Nic mi nie jest, znowu jestem sobą. Nie musisz mi dziękować, moje rękawice mają super moce. Nie miałem zamiaru ci dziękować, skopałeś mi tyłek. To był jedyny sposób, a zresztą gdybym tego nie zrobił, to ty skopałbyś mój tyłek. Pewnie tak, no dobra, chyba jesteśmy kwita. Jeszcze nie, ja ci pomogłem, teraz ty pomożesz mi. Powiedz jak dotrzeć do Jaya Bay. Zniszczyłeś linię produkcyjną Jaya Bomby, szef będzie wściekły. Taki jest plan. Teraz powiedz mi coś, czego nie wiem. Nigdy nie widziałem tronu Jaya Bay serio, ale jeśli pomożesz chłopakom z innych działów, to na pewno znajdziesz kogoś, kto wie więcej ode mnie i będzie mógł ci powiedzieć. Nie za bardzo mi pomogłeś. Masz weź tą kryształową runę jako wyraz wdzięczności. Z nią łatwiej będzie ci się poruszać. No to rozumiem. Do zobaczenia. No dobra. To jest runa numer chyba 3 na 4, więc też pewnie jednej nie zdobyliśmy. Nie, 4 na 4. Jedne, co nie znaleźliśmy, to tego A, więc... A czy to A jest nam potrzebne? No właśnie myślę, że nie, więc szczerze chyba właśnie nie będę się martwił, że nie mam tego A. Możemy chyba tutaj sobie wrócić, jeśli nie mylę, tak. Więc mamy pierwszą rzecz zrobioną. Naprawdę najważniejsze jak na razie się wydają te dukaty, bo za nie można coś zrobić, a diamenty i tamte to tylko sobie tak po prostu zbierasz, więc... Nie, na razie jeszcze się nie przydały. Dobra, więc w sumie więcej nie będziemy dzisiaj robić, bo i tak odcinek jest dłuższy niż planowany, więc dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!